Cześć, nazywam się Tomek Gwoźny i jestem zawodowym fotografem. W cyklu poradników publikowanych na portalu fotoblogia.pl postaram się przybliżyć Wam podstawowe informacje dotyczące fotografii, tak aby Wasze zdjęcia były jeszcze piękniejsze i jeszcze lepiej naświetlone. Przede wszystkim będziemy zajmować się w naszych poradnikach cyfrowymi lustrzankami. Jak widzicie, są one znacznie większe i cięższe, i niestety droższe od znanych Wam aparatów kompaktowych. Równocześnie jednak mają znacznie lepszą jakość zdjęć, pozwalają bardziej ingerować w to, jak wygląda zdjęcie w ostatecznym rozrachunku oraz mają zmienne obiektywy, co otwiera przed nami olbrzymi wachlarz możliwości. Fotografia w skrócie to teoria ekspozycji. Teoria ekspozycji, wiem, brzmi groźnie, ale w rzeczywistości jest bajecznie prosta. Jest to ni mniej, ni więcej tylko to, jak jasne jest zdjęcie. Jasność zdjęcia możemy kontrolować za pomocą trzech czynników. Po pierwsze, jest to przysłona, po drugie, czas naświetlania oraz po trzecie, czułość matrycy. Pierwszą z tych trzech zmiennych jest przysłona. Przysłona to otwór o zmiennej średnicy, który znajduje się we wnętrzu naszego obiektywu. Zasada jej działania jest podobna do działania źrenicy ludzkiego oka. To znaczy, w ciemnym środowisku źrenica jest rozszerzona, tak? Mamy źrenicę jak 5 złotówki, zaś w miejscu, które jest rozjaśnione, jest oświetlone, źrenice się zwężają. Podobnie jest z przysłoną. W momencie, kiedy robimy zdjęcia w środowisku ciemnym, musimy ją otworzyć, zaś w środowisku, które jest jasne, musimy tą otwór przysłony musimy zwęzić. Pierwszą funkcją przesłony jest sterowanie jasnością naszego zdjęcia. Funkcją drugą jest sterowanie głębią ostrości. Czym jest głębia ostrości? Świetne pytanie. Głębia ostrości to obszar przed nami, który jest ostry. W przypadku, kiedy przysłona jest otwarta szeroko, ta głębia ostrości jest bardzo mała. Potrafi wynosić nawet kilka centymetrów. W momencie zaś, kiedy otwór przysłony jest zwężony, głębia ostrości się rozszerza. Czyli więcej obiektów przed nami jest ostrych. Reasumując, przysłona reguluje nam jasność zdjęcia, to raz, i dwa, reguluje nam głębię ostrości. Aby zademonstrować Wam, jak przysłona działa w praktyce, wykonam kilka próbnych zdjęć naszemu koledze Jankowi. Jak widzicie, na pierwszym zdjęciu przysłona jest znacznie szerzej otwarta, przez co głębia ostrości jest znacznie mniejsza. Na zdjęciu numer 2 głębia jest duża, ponieważ przymknąłem otwór przysłony. Drugą zmienną, która wpływa na ekspozycję, czyli na to, jak jasne jest nasze zdjęcie, jest czas naświetlania. Czas naświetlania, jak cała nazwa wskazuje, określa nam, jak długo zdjęcie jest naświetlane. Im ten czas jest dłuższy, tym zdjęcie jest jaśniejsze. Im krótszy, tym zdjęcie jest ciemniejsze. Sterując czasem naświetlania, określamy również, jak będzie wyglądał ruch na naszych zdjęciach. Czyli fotografując obiekt, który jest w ruchu i stosując długi czas naświetlania, otrzymamy swego rodzaju rozmycie, otrzymamy smugi. Prawda? Lustro otwiera się, obiekt w tym momencie się przemieszcza, lustro zamyka się, w międzyczasie mamy uwieczniony na zdjęciu ten ruch. W przypadku, kiedy zrobimy zdjęcie na krótkim czasie naświetlania, lustro błyskawicznie otwiera się i zamyka. Chwytamy w tym momencie ten moment, zamrażamy moment ruchu. Tak? Czyli jeszcze raz, czas naświetlania wpływa na dwie rzeczy. Po pierwsze, steruje jasnością zdjęcia. Po drugie, określa, jak wygląda ruch na naszej fotografii. Trzecią zmienną, która wpływa na ekspozycję, na jasność naszego zdjęcia, jest czułość. Nie chodzi tu bynajmniej o czułość naszego serca, ale o czułość matrycy. Im wyższa, tym zdjęcie jest jaśniejsze. Im niższa, tym zdjęcie jest
ciemniejsze. Teoretycznie powinniśmy zatem wybierać wysokie wartości czułości. Jednak drugą funkcją czułości jest określenie jakości zdjęcia. Niestety, im wyższa czułość, tym jakość zdjęcia robi się słabsza. Pojawiają się w przypadku aparatów cyfrowych piksele, w przypadku aparatów analogowych pojawia się ziarno. Zatem staramy się, zwykle robiąc zdjęcia, wykonywać je na jak najniższych czułościach, w zależności oczywiście od warunków oświetleniowych. Jak to działa w praktyce? Na przykład, wykonując zdjęcia w dobrych warunkach oświetleniowych, tak jak chociażby dzisiaj w tym pięknym warszawskim parku, mogę sobie pozwolić na to, żeby zejść z czułością bardzo nisko, robić zdjęcia na krótkim czasie naświetlania przy stosunkowo standardowym otworze przysłony. Fotografując w gorszych warunkach oświetleniowych, musiałbym fotografować z dłuższym czasem naświetlania, przy wyższej wartości czułości, no i oczywiście na większym otworze przysłony. Tak naprawdę, fotografując i bawiąc się tymi wszystkimi trzema zmiennymi, musimy znaleźć pewien rodzaj równowagi pomiędzy nimi. Wiem, brzmi dosyć skomplikowanie, ale spokojnie, nie jesteśmy sami, nie musimy tego robić na czuja, mamy nasz wierny aparat. Aparaty są wyposażone w czujniki światła oraz wskaźniki ekspozycji. Wskaźnik ekspozycji to ta podziałka na dole wizjera. Środkowa kreseczka, ta, która się nie porusza, to wskaźnik ekspozycji poprawnej. Zaś kreseczka, która się rusza, to obecna ekspozycja zależna od ustawionych przez nas zmiennych. A więc zmieniając czasy naświetlania, przysłony oraz czułość matrycy, sterujemy tą dolną kreseczką. Jeżeli znajduje się ona na lewo od środkowej, tak jak teraz, wtedy zdjęcie będzie niedoświetlone. Jeżeli zaś znajduje się na prawo od tej środkowej kreski, wtedy zdjęcie będzie prześwietlone. A więc cała sztuka polega na tym, aby ruchoma kreseczka znalazła się pod tą środkową. Dzisiaj poznaliśmy teorię ekspozycji, czyli to, jak czas naświetlania, przysłona i czułość matrycy wpływają na jasność naszego zdjęcia. I tak naprawdę opanowanie sterowania tymi trzema zmiennymi jest podstawą opanowania fotografii. Spokojnie, z czasem uda Wam się to osiągnąć, bylebyście dużo fotografowali. Dziękuję. Tomasz Woźny, fotoblogia.pl.